zatęsknicie za jej tatą i jej mamą. I za Mimi, moją siostrzyczką! Mamy tyle pociech, bo to kocia rodzinka jest, gdy słoneczko nas osłonci, kiedy pada deszcz. Cieszy nas, gdy słońce i gdy pada deszcz. Sto pomysłów zawsze ma, nowy pomysł, nowa gra to Kitty. Kitty, Kitty. Ten czas nieba cieszy ją, przelot ptaków ponad dom to Kitty. Wszystko ma swoje miejsce. Mimi, chodźmy! Pa, mamo! Bawcie się dobrze, uważajcie na siebie. Będziemy uważać. Pośpiesz się, Mimi, bo się spóźnimy. Lubię te nasze spotkania, a ty? Wszyscy je lubimy. Miło jest pobawić się z innymi dziećmi w innym miejscu niż zwykle. Wszystkim. Cześć! Przepraszamy za spóźnienie! Zobaczcie! Będziecie się bawić? Cześć dziewczyny, czekaliśmy na was! Chcesz lalkę? Cześć Fifi! Chodźcie, zaczynamy zabawę! Potem będzie mleko i ciastka! To lubię! I co, długo zostaniecie? Mhm! Jak chcecie kolorować rysowanki, to na półce jest ich całe mnóstwo! A na podłodze jest pełno fajnych zabawek! Możemy się nimi razem pobawić! To co, Mimi, w co się pobawimy? Może... Oj, chyba muszę zmienić jej pieluszkę. Ja mojej już zmieniłam. Już wiem, w co się chcę bawić. Weźmiemy sobie dwie lalki i one będą siostrami, jak my. Tak, dobry pomysł. Na tych półkach nie ma wiele zabawek. I ani jednej lalki. Jest robot, rakieta, samochód. Nie lubię takich zabawek. Może poszukamy zestawu doktora i pobawimy się w szpital, chcesz? Zawsze leżą w pudełku. Mhm. Zeszłym razem, jak tu byłyśmy, były dwa takie zestawy. A teraz nie ma żadnego. Niech pomyślę. Pamiętasz tę książkę o zwierzętach, którą ostatnio czytałyśmy? Tak, chodźmy jej poszukać. No nie, książki też nie poczytamy, nie ma jej. O, Jody ją czyta, widzisz? No to może poczekamy, aż ją skończy. Chyba nie jesteś na niego zła, co? Jasne, że nie. Ale co będziemy robić przez ten czas? A może byśmy sobie porysowały? No dobra. Bardzo lubię rysować. I ładnie rysujesz. Robisz to jak prawdziwa artystka, a ja jak amatorka. Nauczę cię. Na początek narysuj mnie. Spróbuję. Zacznę czerwoną kredką. Ojej. Co się stało? Nie uwierzysz! Nie ma czerwonej kredki! Naprawdę? Poszukaj dokładniej! Sama zobacz, że nie ma! Rzeczywiście, brakuje czerwonej kredki! Jak mam narysować twoją czerwoną wstążkę? Może wypadła z pudełka i się zawieruszyła? Może ktoś mi ją pożyczy! Pójdę popytać, czy ktoś ma czerwoną kredkę i nią nie rysuje! Dobrze! Co tu się dzisiaj dzieje? Cześć, Kati! Cześć, Fifi! Chcesz się z nami bawić? Rysujesz coś? Chciałabym, ale nie mam czerwonej kredki. A patrzyłaś w pudełku z zabawkami? Tak, przekopałam całe pudełko i nie było czerwonej. Pewnie ktoś po rysowaniu rzucił ją byle gdzie. To bardzo nieładnie. Pomóżmy Mimi poszukać tej kredki. Gdzie idziecie, dziewczynki? Szukamy czerwonej kredki, która zniknęła. Na spacer nie wyszła. Gdzie oni wszyscy idą? Szukam czerwonej kredki, oni mi pomagają. Trzeba się rozdzielić, niech każdy szuka. O, tu jej nie ma. Patrzyłaś na półce na książki, Kitty? Znalazłaś? Jeszcze nie. A ty, Kipi, masz ją? Gdybym miał, chyba bym jej nie szukał, nie sądzisz? Zaczekajcie, kto jej ostatni używał? Ja, ale odłożyłem ją do pudełka z innymi kredkami. Widać, kto
ktoś po tobie wziął kredki, malował nimi, zgubił czerwoną i nie chce się do tego przyznać. Myślicie, że ktoś boi się przyznać, że zgubił jakąś kredkę? Daj spokój, kto mógłby się tego bać? Wszyscy czasem coś gubimy i nie ma w tym nic złego. Ja na nikogo nie jestem zły. Nikt nie jest zły, każdy z nas popełnia czasem jakiś błąd, a zgubienie kredki to nic wielkiego. Masz rację. Słuchajcie, zastanówmy się wszyscy razem. Niech każdy sobie przypomni, kiedy ostatni raz używał czerwonej kredki i co z nią zrobił po skończeniu rysowania. Po kolei odtwarzajmy wszystkie rzeczy, jakie wczoraj robiliśmy. I jeśli mieliśmy wtedy czerwoną kredkę, gdzie mogliśmy ją odłożyć? Może braliśmy też inne kredki? Co wtedy rysowaliśmy? Czy rzuciliśmy ją gdzieś na bok, zamiast włożyć do pudełka? Nie. Ostatnio, jak tu byłam, bawiłam się lalkami. Ja budowałem domek z klocków. O nie! Ja rysowałem, pamiętam! To ja zgubiłem czerwoną kredkę! Daisy, nie uciekaj! Nie masz się czego bać! Pewnie myśli, że będziemy mieć do niego pretensje. Schował się w łazience. Przepraszam was, tak mi jest wstyd! Przepraszam. Za co przepraszasz? Co się stało? Co zrobiłeś? Proszę, czerwona kredka. Super, znalazłeś ją. Wiedziałam, że w końcu się znajdzie. I gdzie była? Przypomniałem sobie, że używałem jej, kiedy Tippi skończył. Czy wybaczycie mi, że ją zapodziałem? Oczywiście, że ci wybaczymy, Tracy. Rysowałem tak dużo, że zabrudziłem sobie ręce, więc poszedłem do łazienki, żeby je umyć. Nie lubię mieć brudnych rąk. Kiedy myłem ręce, coś mi się nagle przypomniało i zupełnie zapomniałem o kredce, która została na umywalce. I oczywiście tam ją znalazłem. No i bardzo dobrze. Ważne, że się znalazła. Ja stale coś zapominam. Mama mówi, że każdemu się to zdarza. Nie martw się, nie gniewamy się na ciebie. Dziękuję. Nie należy zabierać zabawek do łazienki. Teraz już wiem. Mam nauczkę. Tak, i teraz wszyscy zapamiętamy, że rzeczy należy odkładać na miejsce. Ja zawsze odkładam. Po prostu taki już mam zwyczaj. Już się nie martw. Wiemy, że nie zrobiłeś tego specjalnie. Uśmiechnij się. Obiecuję. Nigdy już tego nie zrobię. Chyba wszyscy powinniśmy to obiecać. Wtedy nigdy nie szukalibyśmy zabawek. Kto chce to obiecać, niech powie obiecuję. Obiecuję! Co za ulga! Jak będę chciała namalować coś czerwonego, będę mogła. I nie zapomnij odłożyć kredki do pudełka. Przecież obiecaliśmy. Jak mawia mama, każda rzecz ma swoje miejsce i na tym miejscu powinna być. Zobacz! Już wiem, do czego Tracy'emu była potrzebna czerwona kredka. Wóz strażacki! Aż się dziwię, że z tej kredki coś jeszcze zostało. Chciałam namalować tylko twoją czerwoną wstążkę, a on namalował wielki wóz strażacki. Masz! A wy okładacie rzeczy na miejsce? One najlepiej się tam czują! Pa, pa! Opracowanie wersji polskiej dla Team Film Studio DAPFilm. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dialogi Joanna Klinkiewicz. Dźwięk i montaż Renata Gontarz. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Teksty piosenek Bogusław Nowicki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Wystąpili Joanna Pach, Katarzyna Maska, Cezary Nowak, Anna Apostolakis, Monika Pikuła, Katarzyna Ankudowicz, Izabela Bukowska, Leszek Zduń, Marcin Hycna. Śpiewanie Beata Jankowska-Dzimas, Katarzyna Łaska, Małgorzata Szymańska, Michał Rudaś, Jakub Molenda i Maciej Molenda.